Dobra, dzięki wielkie. Słuchajcie, bardzo mi miło, że w ogóle tak licznie tutaj przyszliście, że tyle osób się tym tematem gdzieś tam interesuje. Od razu powiem, to nie będzie talk bardzo mocno techniczny. Chciałem dzisiaj, bo zresztą już był o investormingu talk Sławka. Ten poprzedni Michała też tutaj zdaje się dosyć mocno technicznie był potraktowany, więc trochę chwila oddechu i popatrzenie na kilka rzeczy dookoła, o których tak naprawdę trzeba pamiętać, jeżeli chce się przeprowadzić bardzo fajną sesję investormingu gdzieś tam w organizacji, w której pracujecie. Dobra, słuchajcie, ja w Botedze mam okazję już pracować chyba z 4 czy 5 lat. Strasznie fajna przygoda z częścią osób, które tutaj dzisiaj spotkałem na konferencji. Miałem okazję się tam spotkać w troszeczkę innych okolicznościach, że tak powiem, przyrody. Tak jak Sławek wspomniał, ja się zajmuję bardzo mocno investormingiem. To jest działka, w którą miałem okazję wejść, ja wiem, 3-4 lata temu. Gdzieś troszeczkę z przypadku. Historia zaczęła się, kiedy wspólnie z kolegą zaczęliśmy prowadzić pewien projekt dla firmy z Londynu i firma, a w sumie project manager tej firmy postanowił nam nie przygotowywać żadnej specyfikacji, nawet tam żadnych user storiesów na początku nie było. Klient po prostu powiedział, przyjedźcie do Londynu, poświęćcie tam jeden dzień na tą wizytę, my wam wszystko przekażemy, co potrzebujecie wiedzieć, żeby w tym projekcie jakby działać. Dzięki. No i faktycznie, pojechaliśmy do Londynu na jedną sesję. Sesja trwała 3 godziny i po 3 godzinach ja wyszedłem z wiedzą, która pozwalała mi tak naprawdę wystartować z implementacją i wystartować z rozpoznawaniem dalszych problemów i zdobywaniem wiedzy w obszarach, których nie dotknęliśmy jeszcze wcześniej. Ja nawet nie wiedziałem wtedy, jak ta technika się nazywa. Nie zrobiliśmy pełnego stormingu, ale to było coś, co mi pozwoliło tak naprawdę złapać jakiś punkt zaczepienia i iść dalej. Zacząłem troszeczkę w tym grzebać, a się dowiedziałem po chwili, że tak naprawdę tą technikę wymyślił w 2013 roku Alberto Brandolini. No i po jakimś tam relatywnie niedługim czasie mieliśmy też między innymi właśnie ze Sławkiem, Łukaszem i Michałem tutaj z Botegi uczestniczyć w jakichś spotkaniach właśnie z Alberto, gdzie my zaczęliśmy się tej techniki uczyć. I to, że my tak dzisiaj tą technikę bardzo mocno promujemy, to wcale nie jest przypadek, bo to po prostu działa i to na różnych obszarach. Dobra, słuchajcie, i to, że zacząłem gdzieś tam się strasznie tym interesować i to, że tak bardzo mocno tym piszę na Twitterze czy gdzieś tam na Facebooku, to jest pokłosie tego, że ta technika rozwiązuje bardzo wiele problemów, z którymi ja się spotykam jako programista, czy też spotykam jako programista. Od rozmowy z biznesem, żeby się dowiedzieć, o czym w ogóle jest mowa, po implementację nie tylko nakierunkowaną na domain design. I z mojego prywatnego bardzo mocno punktu widzenia i patrzenia na tą całą historię, to doprowadziło mnie w zeszłym roku do Bolonii na summit, na zaproszenie Alberto, gdzie wspólnie z kilkoma innymi panami i paniami z całego świata spotkaliśmy się, żeby 3 dni rozkminiać tę technikę. Być może znacie kilka z tych, że tak powiem, nazwisk. Tutaj chociażby można Paula Reinera czy Adama Dimitriuka wymienić. No, w takim gronie gdzieś tam miałem okazję się znaleźć. Wielka, wielka przygoda i wielki przywilej. Dobra, słuchajcie, ale o czym ja chciałbym dzisiaj wam powiedzieć? Chciałbym wam dzisiaj zwrócić uwagę na kilka aspektów, tak jak powiedziałem, dookoła stormingu, które myślę, że każdy z nas powinien wziąć pod uwagę. Bo tak bardzo często się spotykamy albo na meetupach, albo na jakichś rodzajach szkoleniach, zaczęło padać jedno pytanie. Mieliście czasami okazję zobaczyć, załóżmy, mój storming, albo mieliście okazję zobaczyć storming Sławka i pada czasami takie pytanie, dlaczego wy to robicie inaczej? Sławek robi to tak, ty robisz to tak. Po pierwsze, robimy to z innych powodów i inne cele chcemy osiągnąć i o tych celach też będzie ta prezentacja. Żebyście zobaczyli, że zawsze jest kontekst. To jest technika, która ma kontekst i ten kontekst jest bardzo ważny, bo on też wyznacza kroki, które należy ewentualnie podjąć na takiej sesji. W zasadzie, z czym miałem okazję się spotkać, ewentualnie jakiś czasami feedback mam okazję gdzieś tam dostawać, no, czy na Twitterze, czy czasami na jakimś hangoucie, bo czasami ktoś chciałby po prostu pogadać. Czasami można usłyszeć o tej technice na jakiejś konferencji. No i co trzeba zrobić potem? Trzeba to zrobić w firmie, tak? Pojawia się ktoś, kto był na tej konferencji, jakiś programista zazwyczaj, bo ta technika, wiecie, ma background dosyć mocno programistyczny, z takiego świadka naszego IT wyszła, który ściąga na taką sesję swoich kolegów z zespołu, no i się zaczyna to modelowanie, tak? Zaczynamy sobie modelować te eventy. Chwila, że tak powiem, zabawy. Dochodzimy do tych, najczęściej do tych mitycznych agregatów, i po chwili się czasami, oczywiście, okazuje, że wychodzimy z niczym. I kilka okazji, takich case'ów miałem okazję gdzieś tam researchować i zazwyczaj się po kilku zdaniach można się było dowiedzieć, że w sumie to zespół modelowy Domain Driven Design w oderwaniu zupełnie od osób biznesowych na sesji nikogo nie było z biznesu, a był rozpatrywany na przykład nowy projekt. No to coś tutaj poszło nie tak, zabrakło pewnych kluczowych osób na tej sesji.
Jeżeli taką sesję będziecie chcieli robić w nakierunkowaniu na przykład na nowy projekt, to pamiętajcie, że domain-driven design to nie są tylko takie techniki taktyczne, agregaty, repozytoria, serwisy, tylko ta cała, z naszego punktu widzenia, potencjalnie nieinteresująca otoczka kontekstów, strategicznego łączenia tych wszystkich kontekstów jest czasami ważniejsza niż to, co mamy potem w kodzie. Bo być może ten podział jest znacznie, znacznie istotniejszy. I na taką sesję w sumie powinniśmy zaprosić nie tylko tego programistę z kolegami, tak, ale być może przede wszystkim ten nasz biznes, który nie lubi z nami rozmawiać. I to, że z nami biznes nie lubi rozmawiać, wcale nie jest przypadkiem, bo to jest tak naprawdę konsekwencja tego, że przez bardzo wiele lat my tak naprawdę po pierwsze mówiliśmy do nich językiem technicznym, czasami nawet, że tak powiem, tabelami się mówiło, kolumnami z bazy, to czasami potrafiło doprowadzić do tego, że potem biznes mówił do nas SQL-kami. Nie wiem, czy byliście w takim projekcie, gdzie biznes wam mówi, jakiego where'a należy dodać zapytania, żeby oni zobaczyli w viewporcie to, co chcą. Jeżeli byliście, to nie tak powinniśmy pracować, tak? Czyli ściągnijmy do tego pokoju wszystkie osoby, które są zainteresowane i zawsze pada jedno pytanie, to kto tam się powinien znaleźć? Z perspektywy czasu, tak naprawdę, jeżeli wam się uda ściągnąć wszystkie zaangażowane osoby z różnych perspektyw, żeby po prostu zderzyć ich spojrzenie na dany problem, to prawdopodobnie będzie to najlepsze, żeby każdy z takich obszarów zaadresować. Uczestniczyłem kiedyś w jednej sesji, gdzie nie wnikając w problem, który był rozwiązywany, deweloperzy przyszli tak naprawdę z konceptem rozwiązania. Mega interesujący problem, naprawdę mega. Używający pewnego opatentowanego oprogramowania, myślę, że każdy z nas tutaj w tej sali chciałby uczestniczyć w tym projekcie. Na sesji się okazało, że na ten projekt zostały podpisane już umowy z Unią na grube miliony, i to nie złotówek, na wdrożenie i realizację tego systemu i na sesji się okazało, że ten projekt można zaimplementować, oczywiście, ale nie da rady go wdrożyć w tej organizacji. Dlaczego? Bo przyszedł na tą sesję smutny pan administrator, przepraszam tych administratorów, i rzucił jednym zdarzeniem pod tytułem przeciążyły się switche. I to zdarzenie, które w tym kontekście tego projektu spowodowało dodanie takiego naprawdę Uber hotspota, który tak naprawdę spowodował 15-minutową przerwę i ciszę na sali, bo wszyscy na tym spotkaniu zdali sobie sprawę, że technicznie tak, jesteśmy w stanie zrobić ten projekt, ale nie jesteśmy go w stanie wdrożyć, ponieważ infrastruktura, na której to będzie realizowane, nie została w ogóle uwzględniona w projekcie. A na ten projekt zostały podpisane już umowy i wycofanie się z tego jest po prostu niemożliwe. Więc czasami naprawdę trzeba popatrzeć, czy wszystkie perspektywy zaangażowane w ten projekt są obecne na sali. To jeszcze powinien być facilitator. Zawsze też pada pytanie, to kto powinien być facilitatorem? Czy to może być osoba zespołu, czy to powinien być osoba z zewnątrz? Okazuje się, że ta osoba ma gigantyczny wpływ na sesję, tak? Ona tą sesję musi facilitować. Ona czasami, zadanie tej osoby jest czasami wytrygerowanie jakiejś dyskusji. Czasami zespół się blokuje. Gdzieś, nie wiem, być może dochodzi do jakiegoś takiego ciemnego kątka, nie jest w stanie gdzieś tam wybrnąć z niego. Ta osoba ma po prostu przyjść, zadać 2-3 pytania, czasami zrobić coś być może mądrego, czasami coś głupiego, po to, żeby to pobudzić. I teraz można się zastanowić, czy taka osoba, która będzie tą sesję wam prowadzić, jednocześnie powinna modelować. Ona facilituje czy modeluje. Tutaj myślę, że Grzesiek Nowicki, który też ostatnio miał bardzo fajne doświadczenia w tym temacie, powie, że czasami zespół się gubi, który jest na tej sesji. Nie wie, czy tak naprawdę moderator właśnie zadaje pytania, czy na przykład bierze stronę na przykład 2 czy 3 konkurujących zespołów, które walczą o jakieś tam inne rozwiązania. To są problemy, powiedziałbym, nie w skali modelowania, nie są istotne na modelowaniu, ale są istotne w relacjach międzyludzkich. Po prostu się ludzie zaczynają troszeczkę dziwnie czuć na takiej sesji. I co też jest ważne, jeżeli wsadzimy do jednego pokoju ludzi z różnym tak naprawdę backgroundem i patrzenie na ten sam problem, no to właśnie to ich patrzenie, ich myślenie będzie zupełnie inne. I czasami to będzie oznaczało, że ktoś będzie myślał na przykład nie procesem biznesowym, który tam jest jakby do zaimplementowania albo do odkrycia, tylko będzie myślał na przykład interfejsem graficznym, ponieważ przez ostatnie tam x lat tak właśnie sobie rozmawialiśmy z danym biznesem. Inna osoba będzie miała jakby myślenie bardzo mocno techniczne, które może doprowadzić do tego, że gdzieś w komunikacji zaczną wypływać te słowa i te wszystkie osoby zaczną się wycofywać, no bo nie lubimy języka technicznego. Nie? Jak mamy już te wszystkie osoby w pokoju z różnych perspektyw, a być może nawet wcześniej, warto sobie zadać jedno pytanie i żeby z tym odpowiedzią na to pytanie byli zaznajomieni wszyscy na tej sesji. To po co właściwie jest ta sesja? Po co my się właściwie tutaj spotkaliśmy? Bo jeżeli naszym celem jest przeprowadzenie stormingu, no to już mogę powiedzieć, że jest źle.
To znaczy, to jest tylko narzędzie, które ma nas doprowadzić do określonego celu. No i teraz pytanie, co jest tym celem? Czy to będzie na przykład wymiana wiedzy? Po prostu trzeba uspójnić nasze zespoły, bo gdzieś się zaczęliśmy rozjeżdżać. Na przykład, nie wiem, nazewnictwo się rozjechało, albo się rozjechało coś innego i trzeba po prostu synkować wiedzę. Miałem kiedyś okazję gdzieś poza zagranicami tutaj Polski prowadzić sesję, w której, jeżeli dobrze pamiętam, na sali kilkunastu deweloperów od 4 do 16 lat doświadczenia pracy przy jednym projekcie, minimum 4 lata. Po pół godzinie modelowania, oczywiście byli wszyscy przy jednym kodzie, po pół godziny modelowania wszyscy się zastanawiali to, czy my na pewno pracujemy przy tym samym projekcie. Bo moja perspektywa, tak jak ja o tym myślałem, to myślałem, że to troszeczkę inaczej działa. Nie? Czy to jest eksploracja domeny? Trzeba po prostu teraz zobaczyć, w czym w ogóle my się musimy obracać. Tak? Po prostu trzeba sobie zrobić na przykład taką sesję właśnie takiego strategicznego big picture, zobaczyć to, w czym jest ten nasz system zawieszony, co to w ogóle jest. Tak? Czasami z tych user story, które pamiętacie, są tylko i wyłącznie punktem startowym do dyskusji, z którego można wyciągnąć parę innych rzeczy, no to teraz można teraz to poeksplorować. Czy naszym celem być może jest zamodelowanie tej domeny i zamodelowanie rozwiązania, na przykład z użyciem domain time design? Czy może na przykład identyfikacja ryzyk? Tylko i wyłącznie, nie chcemy modelować, nie chcemy niczego odkrywać, my chcemy odkryć, może zidentyfikować ryzyka, które mogą wystąpić, na przykład jeżeli rozważymy taką implementację. Żeby tak wam dać kontekstu, miałem okazję na przykład prowadzić sesję, w której jedna firma stanęła przed wyborem. Jesteśmy w tym momencie czasu i z tym wyglądem repozytorium. Mamy 6 opcji. Mamy 6 opcji, do której możemy zaimplementować jutro. Nie wiemy, którą. Zobaczmy, jakie są konsekwencje. Zobaczmy, jakie są ryzyka i na co my się natkniemy. Albo inny case. Pewna firma robi transformację na temat organizacji i używa event streamingu do tego, żeby wyeliminować wszelkie ryzyka poprzez identyfikację i zastanowienie się, jak tą transformację możemy przeprowadzić. Coś zupełnie, gdzie nie ma w ogóle żadnego kodu z tyłu, a celem jest tak naprawdę znalezienie tych potencjalnych problemów. Czyli sesja będzie nakierunkowana tak naprawdę nie na zdarzenia, to jest zdarzenia będą tylko i wyłącznie punktem dyskusji. A może to będą improvementy, albo biznesowe, albo software'owe. Czyli chcemy poszukać tak naprawdę usprawnień naszego procesu. Albo, i to też dosyć mocno ostatnio się zaczęło gdzieś tam pojawiać, mamy rozwiązanie dzisiejsze i chcemy gdzieś dojść. I to teraz, jakie zmiany w naszym oprogramowaniu, w naszym procesie trzeba zrobić, żeby znaleźć się jakby w innym punkcie z tym software'em. Czyli jaki zestaw refaktoringów, jaki zestaw modyfikacji i rozszerzeń naszego kodu musimy zrobić, żeby przenieść go tam, gdzie chce biznes być zawsze za pół roku. Okej. Dlaczego wymieniam, oczywiście to nie są wszystkie, natomiast dlaczego wymieniam te? Bo realizując taką sesję, prowadząc taką sesję, prawdopodobnie będziecie chcieli użyć innych, być może, elementów stormingu. Wykonując taki kanoniczny storming według Alberto, to jest opisany w tej książce, to jeszcze się nie napisała, czy też nie skończyła, możemy wykonać za dużo i spowodować, że wszyscy wyjdą z tej sali niezadowoleni. Bo to, co jest opisane w książce, trzeba dopasować do konkretnych potrzeb. Przykładowo, jeżeli będę miał tak naprawdę sesję nakierunkowaną na eksplorację domeny i odkrywanie wiedzy, synkowanie wiedzy, to prawdopodobnie eventy, ewentualnie problemy, hotspoty będą dla mnie wystarczające. Zacznę sobie to układać, zacznę z tego sobie coś dystylować, będzie ok. Jeżeli będę chciał mieć domenę, to na przykład użyję całej oferty event stormingu, czyli tego, powiedziałbym, design levelu, zaimplementuję sobie moje rozwiązanie tego problemu biznesowego. Jeżeli będę miał na przykład sesję nakierunkowaną na identyfikację ryzyk, nie będę wchodził w żadne agregaty, nie będę wchodził nawet być może nawet w polityki, tylko będę szukał hotspotów. Ostatnio mieliśmy taką sesję, gdzie stosunek hotspotów do eventów był prawie 1:1. Zaczynaliśmy nowy projekt i trzeba było zidentyfikować, gdzie są ryzyka w tym projekcie. No to mamy listę ryzyk. Teraz zobaczmy, które z nich są faktycznie takimi, które, że tak powiem, nie da rady wyeliminować w software'ze, tylko trzeba na przykład z biznesem gdzieś tam porozmawiać. Jeżeli będzie sesja nakierunkowana na improvementy, to na przykład będziemy szukać opportunities, czyli tych elementów, które potencjalnie mogą nam coś zmienić. A właśnie przed chwilą byłem w tej sali, tam na końcu korytarza, gdzie chłopaki właśnie robią storming, właśnie byli w tej fazie, gdzie sobie szukali tych improvementów. Czyli rzeczy, które mogą mi coś pomóc. Bardzo często jest tak, że to jest w ogóle element, który bardzo mocno aktywuje zespół na takiej sesji. To znaczy nagle
każdy ma poczucie, że może powiedzieć coś, co ten system zmieni. I być może bardzo często się okazuje, że zespoły tak naprawdę mają takie pomysły, tylko ich nikt tak naprawdę nie słuchał. I nagle jak na takiej sesji zostaną te pomysły wyeksplorowane i jeszcze parę innych rzeczy się zrobi, to nagle na przykład zespół dostaje szansę ich realizacji od następnego dnia, kiedy na przykład przez pół roku nikt w ogóle o tym jakby nie dawał zielonego światła. Bardzo fajne rzeczy się na takich sesjach dzieją, gdzie właśnie szuka się improvementów. Ewentualnie zobaczę sobie, jak mój ciąg zdarzeń wygląda dzisiaj, jak może wyglądać jutro. No, wystarczy, że sobie zmapuję bieżące rozwiązanie kontra to, które chcę mieć, na przykład innym kolorem. Tak? I teraz w zależności, widzicie, czyli zestaw technik mogę sobie dobrać do tego celu. Nie? Natomiast to nie jest też tak, że tutaj jakby nie kryją się jakieś smoki. Przykładowy smok. A zespoły bardzo często blokują się na takich sesjach i nie chcą w ogóle wskazywać hotspotów. W naszym kodzie nie ma żadnych problemów, w naszej domenie wszystko jest proste, nie ma żadnych wątpliwości, żadnych ryzyk, wszystko jest cacy. A tam kod na produkcji płonie. Dlaczego? Czasami, a nawet być może częściej troszeczkę, wchodzą do gry emocje. Na takiej sesji oprócz zespołu deweloperskiego jest jeszcze ich menedżer i menedżer tego menedżera. I teraz, jak byście się poczuli, kiedy musicie publicznie powiedzieć przy waszym szefie, przy szefie waszego szefa, że czegoś nie wiecie? Myślę, że mało się znajdzie osób na tej sali, którzy by byli skłonni się do czegoś przyznać, że przyznać się do swojej niewiedzy. I tutaj zobaczcie wtedy, jak silna jest rola facilitatora takiej sesji. To znaczy, w sytuacji, kiedy coś się wydaje niejasne, to teraz facilitator ma wejść i zadać odpowiednie pytanie. Czasami to pytanie może być bardzo, bardzo naiwne i można by oczekiwać, że wszyscy znają odpowiedź, natomiast praktyka jest taka, że jak czasami takie bardzo proste pytanie, które dla mnie, odpowiedź na to pytanie dla mnie jest nieoczywista, bo ja w tym projekcie nie jestem tam od 5 lat, ja jestem w tym projekcie od 3 godzin na takiej sesji, to nagle potem na przerwie podchodzą ludzie i mówią: dzięki, że się za to zapytałeś, bo ja to jestem pół roku, ale o tym nie wiedziałem. To dlaczego się nie zapytałeś? No bo tam był mój szef, no i wiesz. Zaczynają odgrywać rolę bardzo dużą emocje, zwłaszcza na takim projekcie nie treningowym, gdzie można sobie, wiecie, wszystko rzeczy robić, tylko na projekcie prawdziwym, w którym jest jeszcze biznes. Jeżeli to jest jeszcze biznes takiego wyższego poziomu, to różne rzeczy się dzieją. I czasami trzeba właśnie dojść do takich własnych trików prowadzenia takiej sesji, a czy to jest uczestnictwo, czy to jest jakby od strony facilitacji, że można tak naprawdę zespół bardzo mocno popchnąć do przodu i szybciej dojść do fajnego efektu, gdzie wszyscy wyjdą tak naprawdę z dosyć poczuciem dobrze spełnionego obowiązku z takiej sesji. A może czasem nie trzeba wcale szukać tych agregatów, nie? Wytłumaczcie biznesowi, co jest agregat. I szukanie tych agregatów tak podręcznikowo może być bardzo, bardzo problematyczne. A może lepiej szukać reguł biznesowych. No i tu też można na przykład od biznesu znacznie szybciej uzyskać bardzo wiążące odpowiedzi. To jakie reguły muszą na przykład być spełnione, żeby stało się tamto? No to rozszerzmy sobie nasz model do, zamiast agregatów wpływaćmy reguły, a potem, że my sobie z tych reguł wydestylujemy jeden, czy drugi, czy trzeci agregat, to już jest nasze rozwiązanie techniczne, które nie żyje w domenie biznesowej. A może czasem, jeżeli na przykład właśnie prowadzimy taką eksplorację domeny i faktycznie chcemy na przykład zobaczyć, a tak jak chyba Michał wczoraj na tym naszym takim, powiedziałbym, summicie botegowym, który zawsze mamy przed For Developers w weekend, możemy się zastanowić, to co się w naszej domenie stanie, jeżeli na przykład pewne kluczowe zdarzenia nie wystąpią. Na przykład nie nastąpi zdarzenie, nie wiem, spłaty kredytu. To jak nasz system ma zareagować? I to może was doprowadzić do tego, że jako facilitator, czy też jako osoba uczestnicząca w takiej sesji, dorobicie się bardzo fajnych heurystyk, jak takie rzeczy znajdować. I przykładowa taka, jedna z moich heurystyk, to jest taka fantastyczna czwórka. Jeżeli znalazło się jakieś takie miejsce, gdzie faktycznie widać, że coś tam się czai, to możemy się zastanowić nad takimi czterema typowymi ścieżkami. Jeżeli w systemie może się zdarzyć, w wyniku na przykład działania jakiegoś tam podsystemu lub działania użytkownika, jakaś akcja, to co się stanie, jeżeli ta akcja się wykona w 100%, czyli użytkownik zrobi na przykład 100% oczekiwanych czynności, zalegasz 1000 zł spłaty kredytu i teraz co będzie, jeżeli spłacisz dokładnie 1000, spłacisz 750 zł, druga ścieżka, gdzie użytkownik ewentualnie w systemie dzieje się mniej niż oczekujemy od niego. Trzecia ścieżka, gdzie wydarza się więcej, użytkownik zamiast spłacić 1000 zł, 1200 zł spłacił,
Zapytajcie się Michała Bartyzela, jakie są obecnie konsekwencje finansowo-bankowe w tym obszarze. A ewentualnie czwarta ścieżka, nic się nie wydarzyło. No i ta czwarta ścieżka już jest dosyć ciekawa. I większość tych ścieżek, poza tą pierwszą, która jest happy puffem, który biznes ma doskonale rozklepany, jest zazwyczaj trudnymi pytaniami do eksperta domenowego. No i się okazuje, że ekspert domenowy nie zawsze wszystko wie. Czyli słuchajcie, jeżeli mamy tak naprawdę taką sytuację, że tych ludzi mamy w jednym pomieszczeniu, wiemy, po co my tam się spotkaliśmy. Naprawdę ustalenie tego celu jest bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli robicie storming pierwszy raz i nikt nie wie tak naprawdę, czego tam się spodziewać. O, tam więcej będzie różnych sytuacji. Natomiast zdefiniujmy sobie ten cel. Dlaczego może być więcej sytuacji? Bo być może nas, deweloperów, jest bardzo łatwo ściągnąć do pokoju, gdzie hasło event storming będzie, no, jest dosyć mocno popularne obecnie, a natomiast te pozostałe osoby, tak, tutaj ten pan z biznesu i ta pani z biznesu, która być może jest tak mało zainteresowana, że aż sobie stoi troszkę z boku, oni mają swoje kalendarze, które są zazwyczaj wypełnione z jakimiś spotkaniami biznesowymi i prawdopodobnie ostatnią rzeczą, którą chcą robić te osoby, to są spotykać się z nami, z programistami, ponieważ przez ostatnie x lat nic z tego zazwyczaj nie wychodziło i tylko się frustrowali. Fajnie jest dorobić się takich własnych trików, jak takie osoby zapraszać. Jak spowodować, żeby ten biznes do was przyszedł na tę sesję i się podzielił biznesem i tą wiedzą na temat biznesu. Tak, tak jak Sławek mówił, być może w swojej prezentacji, tak, jeżeli projekt, który mamy przygotować, tak, jest bardzo kosztowny dla firmy, to dlaczego ta osoba nie chce się podzielić ze swoją wiedzą? To od nas zależy sukces tego projektu. Dwa takie triki, które bardzo fajnie działają, wyglądają tak. Okej, na początku zaprośmy kogo się da, w sensie kogo chcecie. Jeżeli nie będą chcieli przyjść, trudno, nie ma sensu walczyć za wszelką cenę. Ale można zrobić to. Zróbcie tą sesję w taki sposób, jeżeli tam uda wam się odkryć jakieś, naprawdę jakąś perełkę, na przykład jak z firmy wyciekają pieniądze. To też jest case z jednej z sesji. Odkryliśmy, jak pieniądze z firmy wyciekają, powodując jakieś tam straty. To potem inne osoby, które będą na tej sesji, zaczną wam opowiadać, innym osobom w firmie, jak żeście odkryli bardzo fajny case biznesowy albo jakiś programistyczny. I na kolejną sesję będziecie mieli łańcuszek chętnych do tego, żeby na tą sesję przyjść. Ewentualnie inną fajną techniką, która działa, jest tak naprawdę zostawienie tego modelu gdzieś w jakimś takim miejscu, oczywiście to jest możliwe, miejscu, gdzie się ludzie gdzieś tam poruszają w firmie, jakieś korytarze, albo jeżeli jest ta szansa, żeby to zostało w tej sali konferencyjnej, to niech sobie tam powisi. Ludzie zaczną się interesować, a co to jest, a co wy się tu zrobili, jeżeli tam jest to, połączycie z jakimś bardzo fajnym odkryciem, wygrywacie. Super działa. No i tak naprawdę, jeżeli macie już te osoby w tym jednym pomieszczeniu i uda wam się tak naprawdę tutaj zamodelować ten flow, nieważne jakich metod będziecie używać, czy zrobicie tylko i wyłącznie big picture, czy będziecie sobie używać całego tego stacka, że tak powiem, event stormingowego, to celem, który musi być, powiedziałbym, bezwzględnie spełniony, jest to, żebyśmy na koniec dnia wyszli z tego pomieszczenia z przeświadczeniem, że my wiemy, jesteśmy na tej samej stronie, jak to się mówi tak po angielsku. Jesteśmy dokładnie w samym miejscu, mamy tą samą wiedzę. I teraz w zależności od tego celu, jaki chcecie osiągnąć, warto unikać pewnych sytuacji. Przykładowo, jeżeli macie sesję, która jest ukierunkowana na przykład na znalezienie jakiejś optymalizacji, jak na przykład, co technicznie jesteśmy w stanie w naszej aplikacji zrobić, żeby jej jakoś na przykład podnieść, i przechodzicie przez te wszystkie fazy stormingu, takie te klasyczne, gdzie jedną z faz jest na przykład znajdowanie problemów, a inną fazą jest znajdowanie na przykład właśnie tych opportunity, tych możliwości usprawnień, to starajcie się to zrobić w ten sposób, żeby faktycznie ta sesja skończyła się znajdowaniem usprawnień, a nie znajdowaniem hotspotów. Parę takich sesji miałem okazję gdzieś widzieć, gdzie zespół wychodził tak naprawdę zdruzgotany, zamiast podbudowany możliwościami, następnego dnia nikt w ogóle nie chciał przychodzić na tą sesję. Wystarczyło tak naprawdę inaczej sobie zapanować nad czasem, żeby osiągnąć własny cel. Bo inaczej zespół wychodził z przeświadczeniem, no to nasz projekt to chyba jednak ma więcej wad niż zalet i może ja się z tym zwolnię. Okej.
To są autentyczne, ja tutaj nie opowiadam historii takich, wiecie, zmyślonych, to są autentyczne historie z ostatnich 3 czy 4 lat. W sensie, czasami jest też tak, że właśnie w tej osobie facylitatora skupia się tak naprawdę bardzo duży zakres odpowiedzialności za efekt tej sesji. Jasne, że każde narzędzie, jakim my się posługujemy jako programiści, ma swoje blind spoty. Wystarczy na taką sesję zaprosić inny zestaw osób, na przykład, że brakuje nam jakiejś kluczowej wiedzy, no to ta sesja może delikatnie gdzieś zostawić jakiś obszar niewiedzy. Natomiast, i to też jest dosyć, dla mnie było bardzo ciekawe odkrycie, że 50% rzeczy istotnych na takiej sesji to jest model. I to te nasze rozmowy na temat modelu, ale pozostałe 50% rzeczy, o których niestety, jak się okazuje, trzeba pamiętać, to są interakcje między ludźmi, które zachodzą. Co się zmieniło na tym rysunku? Nie wiem, czy zauważyliście. Pojawiły się twarze. Każda z tych twarzy, każda z osób na sesji ma jakąś osobowość. Ta osobowość może wam zacząć odgrywać jakieś, być może, wiodące skrzypce. Co się jeszcze zmieniło na tym rysunku, oprócz tego, że facylitator coś powiedział? Zauważyliście to? Ktoś się zauważył? To jeszcze raz? Wkurzona jedna osoba. Ona po prostu nie zrozumiała. Nie zrozumiała tego, co było powiedziane. To jest autentyczna historia z jednej sesji. Tylko co akurat nie mówił facylitator, tylko inna osoba zespołu. Akurat miałem okazję być na tej sesji, tak jeździłem oczami sobie po twarzach poszczególnych osób i jedna osoba właśnie zmarszczyła brwi. No to już wiemy, że do ciebie, drogi kolego, drogi koleżanko, leci następne pytanie uszczegóławiające o to, co właśnie zostało powiedziane, bo tutaj widać, że się nie dogadujecie. Pytanie, dlaczego jakby się nie ujawniasz ze swoją niewiedzą? Być może są jakieś takie, powiedziałbym, właśnie uwarunkowania, że tak powiem, organizacyjne, że no, polityka po prostu. Natomiast porozmawiajmy o tym. I to się w tym konkretnym przypadku okazało? Okazało się tak naprawdę, że pomiędzy biznesem, tą osobą właśnie, która zmarszyła z zespołu biznesowego, a deweloperów, był tak duży poziom niezrozumienia i to była przyczyna, dlaczego oni przez rok nie mogli dowieść jednego softu, bo po prostu wcześniej nigdy nie mieli okazji porozmawiać. Ale to myślę, że jeżeli prowadziliście takie sesje gdzieś w waszych zespołach, to być może macie własne doświadczenia, ja bym chętnie też, myślę, chętnie z nimi tutaj jakby ich posłuchał, no bo każda sesja jest inna, nie? A na innej sesji, na przykład to, co się wydarzyło, to jeden właśnie z tych osób biznesowych zaczęła tak naprawdę bardzo mocno promieniować naokoło, to znaczy ona po prostu przejęła sesję. Spowodowało to, że tak powiem, momentalne zablokowanie wszystkich osób, które byli na tej sesji i sesję po prostu trzeba było przerwać. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że wysoko umocowana osoba w firmie, tak naprawdę szef i jej jednocześnie współwłaściciel, akcjonariusz, zaczął atakować osoby, gdy zobaczył, jak jego procesy biznesowe zostały zaimplementowane. On to nie tak projektował tam x lat temu, ale takie to jest rzeczywistość. Był trudność z pogodzeniem się z tą sytuacją i troszeczkę trzeba było zareagować. Czasami właśnie taką problematyczną osobę może trzeba odseparować, może grupę trzeba podzielić na mniejsze, nie sobie pomodelują. Być może facylitator powinien tutaj wykazać się większą jakąś tam, że tak powiem, aktywnością, żeby tak naprawdę znowu osiągnąć ten cel zespołu. I słuchajcie, i co jest tak z praktyki patrząc bardzo, bardzo istotne i bardzo, bardzo pomaga w osiągnięciu tych celów, jeżeli postawiliśmy sobie przed sesją. Tak jak powiedziałem na początku, event storming to jest tylko narzędzie, które ma was gdzieś doprowadzić. Czy możecie używać innych narzędzi podczas takiej sesji? Oczywiście. Bardzo często tak naprawdę kończy się tak naprawdę nie tylko z jednym modelem gdzieś tam na ścianie, ale tak naprawdę być może nawet z całą salą obklejoną różnymi modelami, gdzie używamy tak naprawdę różnych technik. Dobra, to czego tam można użyć? Impact mappingu. Jeżeli macie okazję pracować, tak powiedziałbym, bliżej biznesu, no to technika impact mappingu Gojko Adjicia może tak naprawdę spowodować zmianę priorytetów. Czyli tak naprawdę zastanawiamy się wspólnie z biznesem, to jakie mamy możliwości zmiany tego procesu i które z nich, te impakty, są w stanie faktycznie coś w krótkoterminowej perspektywie popchnąć. Jeżeli pracujecie w zespole korporacyjnym, to nawet w to nie wchodźcie.
bo tylko się sfrustrujecie, że nie macie tak naprawdę możliwości jakby współpracy z tym biznesem. Trzeba po prostu użyć innych narzędzi. Może jeżeli macie na przykład te oportunizmy, o których wcześniej wspomniałem, może na przykład świetnym modelem pomocniczym będzie zbudowanie takiej macierzy Impact Effort Matrix, w której zastanawiamy się to teraz, skoro to są nasze możliwości, to są nasze impakty, które sobie znaleźliśmy na takiej sesji, to zastanówmy się teraz, jak one nas popchną do przodu. Wystarczy zbudować taką prosty układ współrzędnych, zespół biznesowy rusza na osi, załóżmy pionowej, to gdzie nas to popchnie? Zespół techniczny rusza na osi poziomej, jak trudne jest to zagadnienie do implementacji i po chwili macie tak naprawdę spriorytetyzowany backlog. Działa rewelacyjnie, pod warunkiem, że macie dostęp do biznesu i też macie wpływ na takie aspekty. Może tym osobnym modelem będzie mapa kontekstów, gdzie trzeba sobie wyekstrakować na przykład przy użyciu domain design konteksty i zacząć się zastanawiać, to jak one są, w jakich relacjach one są ze sobą połączone. Albo, co też rewelacyjnie działa, co myślę, że w prezentacji Szymona Schilhabela, gdzie tutaj o 17 będzie też wspomniane, model C4 Simona Browna. Jeżeli nie spotkaliście się z modelem C4, to książka Software Architecture for Developers, czy gdzie jest to opisane, bardzo, bardzo fajne opracowanie. Zrobienie na takiej sesji dwóch czy trzech poziomów z modelu C4 Browna pozwala zrozumieć czasami i zmienić wybory technologiczne. Na jednej z takich sesji, gdzie budowaliśmy obok diagramów event stormingowych właśnie modele C4, zmieniliśmy kluczowe decyzje, które były podjęte na starcie projektu, bo się okazało, że na niektórych ścieżkach w naszym systemie te eventy będą przelatywały z taką prędkością docelową, że nasze wybory technologiczne nie mają sensu. Tylko jakie to są ścieżki, zobaczyliśmy dopiero na modelu C4. A może dodatkowe powierzchnie mogą być zaaplikowane na jakieś wymyślone ad hoc techniki. Na sesji, na której miałem okazję być jakiś czas temu z Albertem Brandolinim, gdzie modelowaliśmy software, który miał 35 lat, może nie modelowaliśmy, odkrywaliśmy, była głęboka archeologia tego, co zostało zrobione. Jeden dzień właśnie poświęciliśmy na budowanie takich modeli ad hoc, gdzie chcieliśmy zobaczyć tylko przepływ procesów przez systemy, tylko tych systemów było 120. I myślę, że taka połowa ściany, jak tutaj jest, to właśnie był ten model, który zbudowaliśmy z jednego z dni tej sesji. A może, jeżeli byśmy chcieli tak naprawdę potem jeszcze zacząć iść głębiej troszeczkę w ten temat i się zbliżyć troszeczkę bardziej do kodu, to może takimi rozwiązaniami, które mogą nam pomóc, będzie na przykład example mapping, behavior driven development i wyszukiwanie kryteriów akceptacyjnych, no bo w sumie mamy biznes na sali. To dlaczego na przykład by się teraz nie pokusić o to, żeby dla tych wszystkich as a user I want to something wyciągnąć na przykład kryteria akceptacyjne? Co możemy zrobić? Możemy na przykład się zacząć zastanawiać, nie wiem, czy to będzie widać z ostatniego rzędu, a czy możemy na przykład opisać teraz nasze kryteria akceptacyjne na zasadzie, używając na przykład notacji Gherkin, given when then, tak? Czyli coś się musiało, nasz system musiał być w określonym stanie, kiedy stała się jakaś akcja i oczekujemy takich i nie innych rezultatów. To, że system został wprowadzony w jakiś stan, możemy na przykład opisać eventami. To może być nasza sekcja given do naszego kryterium akceptacyjnego, naszego user story. Być może naszą akcją będzie na przykład wysłanie przez użytkownika albo przez system komendy do naszego systemu albo na przykład striggerowanie polityki. Czy to będzie na przykład saga czy proces manager, jakaś polityka. I w konsekwencji możemy na przykład oczekiwać od naszego systemu jakichś zdarzeń albo na przykład aktualizacji RIT modeli. I wyekstrakowanie właśnie z takiego modelu event stormingowego kryteriów akceptacyjnych, no jest tak naprawdę bardzo fajnym wsadem do budowy backlogu, bo mamy tak naprawdę acceptance kryteria już przygotowane. Możemy to tylko przepisać do Gherkina, możemy wziąć sobie Specflow, możemy wziąć Behata, możemy wziąć JBehave'a i tylko to przepisać tak naprawdę jeden do jednego niemalże z modelu stormingowego. Miałem okazję kilka razy uczestniczyć w projektach, gdzie właśnie na sesji były to odkrywane i potem działało to w kodzie. Efekty są zazwyczaj super. I co wreszcie możemy zrobić? Na wszystkich sesjach event stormingu, które miałem okazję, padają standardowe trzy pytania. Jedno z nich brzmi, co mamy zrobić następnego dnia? Mamy model, ale co mamy zrobić następnego dnia? Jeżeli tak naprawdę ten zespół nie ma żadnego spriorytetyzowanego backlogu, to może możemy sięgnąć po inne techniki,
Może możemy zobaczyć sobie na przykład na User Story Mapping Pythona technikę, w której tak naprawdę buduje się backlog wspólnie z product ownerem, gdzie na jednej osi, na osi poziomej mamy tak naprawdę przepływ, jakby flow przez dany proces, czyli wszystkie czynności, które użytkownik musi zrobić, żeby osiągnąć jego wysokopoziomowe cele biznesowe, a na drugiej osi, w głąb, uzyskujemy, powiedziałbym, szczegółowość i dokładność, coraz większą jakość tego projektu, w sensie tego procesu. Po każdym takim przejściu jesteśmy w stanie znaleźć taki podział naszej story mapy, gdzie da się ją wyekstraktować tak naprawdę z modelu stormingowego, żeby dało się znaleźć w tym takie cięcia, takie slice'y, gdzie po każdym cięciu tej mapy uzyskujemy walking skeleton, czyli działające rozwiązanie, które można wrzucić na produkcję. Ono jeszcze nie ma wszystkich feature'ów, ale jest to zestaw kompletny, który można dostarczyć klientowi. Pytanie, jak to jedno w drugie przeciągnąć? Zazwyczaj na takim wysokopoziomowym big picture uzyskuje się takie, powiedziałbym, nazwy procesów. Tu na przykład jest jakiś proces związany z rejestracją, tu jest jakaś rejestracja na przykład z użyciem, nie wiem, jakiegoś tam social media, tu jest jakaś tam inna czynność, którą użytkownik może zrobić, a jej osiągnięcie jest tak naprawdę spowodowane wykonaniem tych, a nie inny, tak jakiego, a nie innego zestawu eventów. To takie nazwy procesów są świetnymi kandydatami do tego, żeby właśnie je zacząć sobie rozpisywać w takiej story mapie, a potem tylko przenosić kolejne na przykład jakby ścieżki, swimline'y z modelu, dodając coraz więcej precyzji w tym modelu. Miałem okazję kiedyś pracować z zespołem, który notorycznie nie dowoził. Notorycznie, tam opóźnienia były na poziomie 6-7 miesięcy na relatywnie nieskomplikowanych projektach. I co zrobiliśmy? Kiedy ten zespół zaczynał kolejny projekt, całkowicie nowy, niezwiązany w ogóle z innymi rzeczami, to z kilku sesji event stormingowych, nie pamiętam dokładnie ile ich tam było, czy 3 czy 4, ale mniej więcej taka liczba, zbudowaliśmy właśnie wspólnie z product ownerem i z tym zespołem story mapę. Story mapa estymowała na kilka miesięcy w przód release'y wewnętrzne i publiczne tego projektu. I okazało się, że zespół, który miał tą wiedzę ze wcześniejszych stormingów na temat i biznesu, i rozwiązania, które chce osiągnąć, był w stanie zaplanować tą story mapę i wyestymować jej działanie wspólnie z product ownerem w taki sposób, że tylko ostatni slice, ostatni release został przesunięty o tydzień, kiedy ten projekt był zakrojony na jakieś pół roku. I ten zespół był tak dumny o efektów, jakich osiągnął, bo nagle okazało się, że w całej organizacji to wszystkie teamy biznesowe chcą pracować właśnie z tym teamem, który wcześniej jakby był, wiecie, na ostatnim końcu kolejki. Ten zespół był tak dumny, że oni tą mapę, to była gigantyczna mapa, nosili ze sobą na wszystkie spotkania i pokazywali biznesowi, to tu teraz jesteśmy. Miałem takie dodatkowe takie aspekty, powiedziałbym, podbudowy dla zespołu. I słuchajcie, kończąc to wszystko, jeszcze jednej rzeczy chciałbym tylko powiedzieć. To wszystko robimy po to, żeby na koniec z tym biznesem, osobami technicznymi, nietechnicznymi, mówić jednym językiem. Natomiast, i tym chciałbym zakończyć, jeżeli mamy tak naprawdę te klocki, te building bloki z event stormingu, to pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie coś, co możecie zacząć rozszerzać. Jeżeli potrzebujecie wyrazić wasze wątpliwości, wasze problemy innym zestawem, to po prostu to zróbcie. Jeżeli na przykład chcecie wprowadzić wspólnie na przykład z biznesem metryki tego procesu biznesowego, gdzie sama być może metryka, która mówi, jak ten biznes performuje, to nie jest coś fascynującego dla nas, ale jak się zastanowimy, że tam pod spodem można strzelić kawkę i można strzelić parę jakichś mikroserwisów, które będą sobie tam coś liczyły, to tam jest ciekawe mięso techniczne. I teraz można tego użyć tak naprawdę do tego, żeby coś ciekawego sobie w projekcie zrobić. Natomiast na koniec mamy wszystkie koncepty, które potrzebujemy do naszej rozmowy wyrażone w modelu. Czy to będzie na przykład metryka, czy to będzie na przykład jakiś taki checkpoint w procesie, który pokaże, że osiągnęliśmy jakiś tam milestone procesu biznesowego, czy to będzie na przykład wskazanie, że w tym miejscu na przykład trzeba zaimplementować, nie wiem, jakieś rozwiązanie techniczne, a w innym miejscu pojawia się machine learningowy algorytm, który wpływa na to, to w sumie są już detale. Ale mamy tak naprawdę język, który możemy się w sumie porozumieć.
Dobra, wszystko z mojej strony, dzięki wielkie.